Cześć wszystkim, dzisiaj kolejny filmik z zastawką. Jak już widzicie po tytule, dzisiaj będę wymieniał olej i robił płukaneczkę w tym silniku. Mam tu płukankę z Liqui Moly, taką zaleję. Filtr oleju, mam dwa takie filtry. No i olej. Olej to jest zawsze taka kwestia bardzo gorąca w komentarzach. Pod takimi właśnie filmikami, gdzie ktoś wymienia olej w samochodzie. Jedna osoba pisze, że taki chce, że taki jest lepszy, drugi, że taki lepszy i tak dalej. To troszeczkę tak na przekór wszystkiemu kupiłem taki olej, zobaczcie, Fusion Safari 20W50, zupełnie nieznany. I już tak z pół roku, dobre pół roku leży u mnie w garażu, zobaczcie, troszeczkę korozja się tutaj pojawiła, ale sam olej powinien być dobry i zastawce powinien pasować. Dobra, no to co, biorę się za wymianę filtra oleju, no i zalewamy płukankę. Będę odkręcał filtr oleju. Do tej pory miałem taki klucz. Fajnie się go używa, jak jest dużo miejsca, ale jak nie ma miejsca, no to musiałem się wyposażyć w taki kluczyk na łańcuch. Odkręcamy. O, już coś poszło. Tu będzie plusik, czyli tak. To nie jest akumulator od tego samochodu, dlatego muszę sobie tą blaszkę tu odkręcić i jakoś ten akum zmieścić. A tutaj nakrętka, nie wiem jaka jest, piątka czy to coś, dobra, tylko już nie będę dokręcał. Całą tą wymianę oleju nieznacznie komplikuje jeden fakt. Otóż tu jest zepsuta, o akurat deszcz zaczął padać, fajnie, zajebiście. Tutaj nie działa mi pompa paliwa. Nie podaje paliwa, więc będę musiał sobie ręcznie to paliwo do gaźnika pompować, tak żeby ten silnik chodził te 10 minut chociaż. Odkręcisz się czy nie? Jak to? Aha. Dobra, to trzeba sposobem. Więc tak, pompę paliwa mam i będzie filmik z jej wymiany, albo już jest. Nie wiem w jakiej kolejności te filmiki wrzucę. No ale nie mam uszczelki. Nie mam uszczelki, no i nie dam rady jej założyć. Przez 10 minut to sobie będę pompował to paliwko. No i będzie git. Okay. No co jest? Jak to się zakręca? A dobra, to trzeba. O, teraz. Okay. Jeszcze troszkę mi tej płukanki zostało, także będzie do innego samochodu. Albo do kosiarki. Płukanka wlana. W tym kanistrze mam tutaj 4 litry paliwa.
da się go jakoś, o, dobra, 4 litry paliwa jest. No i co, taka pompeczka ręczna. Ja tutaj kiedyś odpalałem ten samochód, próbowałem go odpalić i właśnie tak mi się udało. Dlatego już mam sprzęty przygotowane. No i co, możemy się teraz troszeczkę pobawić, czyli ok. No i napompuję tutaj troszeczkę tego paliwa. Tą komorę pływakową trzeba napełnić. Później zawór odetnie, już nie mogę pompować, ok. Dobra, i odpalanie. Ale odpalanie też nie będzie takie kluczykiem, słuchajcie, tu już wszystko będzie inaczej. Nie wziąłem kluczyka do stacyjki, dlatego zdemontowałem sobie dwa takie plastiki u góry i na dole. Cztery śrubeczki się odkręca, więc szybko się to demontuje. No i tutaj kostką będę musiał się pobawić, żeby ten silnik odpalić. Już sobie wyczaiłem, gdzie jest zapłon, gdzie jak rozrusznik uruchomić, więc co, działam. Nie jestem pewny, jak to zrobić w sanie. Tu jest tak. O. Dobra, bo bez gazu też odpalałem, może dlatego. Dobra, spróbuję sobie z gazem. Zobaczymy teraz. Dobra, chyba sanie teraz będzie trzeba coś pomajstrować przy tym saniu. Ja sobie to tu ręcznie ustawiam. Nie wiem, jak to powinno być ustawione na sanie. To jest właśnie to. Czekajcie, jak to działa w ogóle. Jest zblokowane coś. Bardzo ciężko to chodzi, ale dobra, chyba tak jest w sanie. Przypustnicę sobie, ona powinna być chyba otwarta. Dobra, sprawdzamy. Możliwe, że źle założyłem kopułkę od aparatu, bo ją demontowałem. Więc możliwe, że ją źle założyłem. Odwrócę ją i zobaczymy. Coś mi się wydaje jednak, że była dobrze. No tutaj te kabelki... Było tak. No spróbuję, ale... Tu kopułka może być tylko w jedną stronę założona, więc musiało być dobrze.
16:10 to do 16, tak 25 powiedzmy. Odkręcam korek spustowy oleju. Tu jest potrzebny imbus 12. Ciekawe, czy puści łatwo. A jest. Myślałem, że będzie gorzej. Olej ciepły, także powinien fajnie zlecieć z tą płukanką. Zdjąłem właśnie filtr oleju. Poczekam, aż wszystko sobie ładnie ścieknie i naleję nowy olej. Luksusowo. Jest połowa, w połowie bagnetu. Jeszcze troszeczkę sobie doleję, tak prawie pod max, bo jeszcze jak odpalę silnik, to wiecie, filtr oleju troszeczkę sobie zabierze, więc jeszcze troszkę, ale jeszcze dosłownie może niecałe, nie wiem, 200 ml. Olej udało się wlać, mamy nowy filtr paliwa, płukanka zrobiona, więc super, luksusowo, udało się wszystko fajnie zrobić. Czego potrzebujecie? No tak naprawdę tego filtra oleju, samego oleju i klucz, no klucz do odkręcania filtra oleju, taki jak Wam pokazałem, taki z łańcuchem, no i imbus 12 i tyle. Ja jeszcze dałem nowy koreczek spustowy, nie wiem, czy będzie go tutaj widać. O tak, nowy koreczek i on jest użyty z malucha, chyba ze skrzyni biegów był taki korek. Tam są chyba dwa korki w skrzyni biegów. I on jest na imbus właśnie 12, więc bez problemu sobie go tutaj dokręciłem. I to jest taki sam w zasadzie korek spustowy. Także tyle. Dzięki za oglądanie, ziomeczki. Dzięki za oglądanie tego filmu. Bardzo się cieszę, że prace z zastawą postępują dalej. Postępują dalej i coraz więcej rzeczy tutaj się dzieje. Zastawka bardzo brudna jest, zobaczcie. Ukurzona, w środku też jest dosyć brudno. Chciałbym, jak już ona będzie jeździć, to wyjechać nią, wyczyścić ją odkurzaczem na zewnątrz. Tak samo wymyć ją po prostu całą. No, tutaj jest jeszcze, patrzcie, jak zalepił brud. Nie brud, tylko no takie błoto. Zalepiło opony, więc tutaj praktycznie nie ma jakby bieżnika tak wyczuwalnego. Będę musiał sobie to wszystko ładnie, tą zastawkę umyć i wtedy dopiero kolejne jakieś prace przy niej. Także więc w tym filmie to wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, narka.